Johannes Jakobs to Lisan. Wczesną wiosną 2011 roku udaliśmy się do miejscowości Niedersier. To urocze niemieckie miasteczko leży w regionie Kolonii w okręgu Nadrenia Północna, Westfalia. Na obszarze 63 km² mieszka 14 tysięcy mieszkańców. Ludzie żyją tutaj dostatnio i bezstresowo. Niedersier to typowe niemieckie miasteczko leżące na obrzeżach wielkich aglomeracji. W okolicy nie ma żadnego ciężkiego przemysłu i większość mieszkańców znalazła zatrudnienie w rolnictwie, handlu i usługach. Energia elektryczna czerpana jest z wiatraków, które na dobre zagościły w krajobrazie Niemiec. Gdzie tylko okiem sięgnąć, widzimy olbrzymie połacie pól uprawnych, mnóstwo drzew i zieleni. W takiej spokojnej okolicy, przy ulicy Friedlandstrasse, mieszka wraz z rodziną Johannes Jakobs. Jego barwna postać stała się inspiracją do wykonania naszego kolejnego reportażu. Wybudował on tutaj piękny dom, wokół którego znajduje się mnóstwo zieleni. Znalazło się tutaj również miejsce na ławeczkę, na której państwo Jakobs wypoczywają w każdej wolnej chwili. Żona Johannesa, Eliza, jest wierną towarzyszką życia i nieraz jej pomocna dłoń przydała się w biznesie i hodowli. Drzwi tego pięknego domu stoją otworem dla wszystkich gości, a przede wszystkim dla miłośników gołębi pocztowych. Z tyłu za domem znajduje się kompleks gołębników, który zapewnia schronienie gołębiom pana Jakobsa. Pomimo iż wygląda on bardzo imponująco i prawidłowo spełnia wszelkie wymogi, w tym roku został on jeszcze rozbudowany i ulepszony. Widzimy teraz na ekranie gołębniki dla wdowców, gołębniki dla wdów i gołębniki dla młodych ptaków. W tym roku został wybudowany nowy gołębnik dla gołębi rozpłodowych. O budowie i funkcjonalności wszystkich gołębników powiemy w dalszej części naszego reportażu. Teraz pragniemy bowiem przybliżyć państwu postać ich właściciela. Witam wszystkich, nazywam się Johannes Jakobs. Jestem hodowcą gołębi pocztowych. Hodowla gołębi jest naszą rodzinną tradycją. Ja sam zresztą jestem już trzecią generacją hodowców w naszej rodzinie. Gołębie pocztowe hoduję od ponad 25 lat. Sport gołębiarski towarzyszy nam od lat. Dziadek lotował, ojciec lotował i ja też lotuję, choć muszę przyznać, że ja trochę późno zacząłem swoje gołębiarstwo. Stało się to dopiero w wieku 30 lat, kiedy definitywnie skończyłem z futbolem. Wtedy też poznałem moją żonę. Miałem wówczas więcej wolnego czasu i postanowiłem zająć się sportem gołębiarskim. W niedługim czasie też kupiłem firmę Tollisan, która z roku na rok staje się coraz większa i większa. Obecnie w 2011 roku wspólnie z Vincentem Schroederem, który jest cenionym weterynarzem, założyłem w Kerkrade w Holandii lecznicę weterynaryjną specjalizującą się wyłącznie leczeniem gołębi pocztowych. Jeśli chodzi o moje wyniki lotowe, to w ostatnich 10 latach były całkiem dobre. Powiem więcej, lepsze niż dobre. Lotuję w największym oddziale Niemiec i w ciągu ostatnich 10 lat zawsze mam gołębie w pierwszej trójce. Byłem 3 razy pierwszy, 3 razy drugi i tak dalej. Jestem regularnie w czołówce. U nas lotuje obecnie 400 hodowców. Wcześniej było ich 700, a więc konkurencja jest bardzo silna. Niezmiernie rzadko spotyka się ludzi, którzy z tak wielkim uporem dążą do wcześniej zamierzonego celu. Do tych ludzi bez wątpienia należy nasz rozmówca. Nie dość, że jest wspaniałym hodowcą gołębi pocztowych i wszelkie czynności hodowlane wykonuje z wielką pasją i wyczuciem, to jeszcze jest bardzo pomysłowym biznesmenem. W czasie, gdy Johannes wraz z pielęgniarzem będą trenowali swoje gołębie, my postaramy się przybliżyć historię firmy Tollisan. W obecnym czasie firma Tollisan jest własnością małżeństwa Elizy i Johannesa Jakobs. Jest to już trzecia generacja właścicieli tej marki.
Johannes Jakobs przejął firmę od już legendarnego niemieckiego hodowcy Heinera Tollsa. Wielkie imię poprzednika zobowiązuje do ciężkiej pracy, tak aby marka kojarzyła się wyłącznie z najwyższą jakością i nie tylko oferowanych produktów, ale przede wszystkim hodowli gołębi pocztowych. Johannes Jakobs w swojej pracy hodowlanej osiągnął już bardzo wiele i niewątpliwie należy do czołówki niemieckich hodowców. Jego gołębie jak Ropa Express czy Superstar znane są wszystkim miłośnikom sportu gołębiarskiego. Johannes Jakobs jako długoletni pracownik firmy farmaceutycznej miał ciągły kontakt z lekarzami weterynarii. Choroby i problemy zdrowotne zwierząt były także jego zmartwieniami. Jako przedstawiciel firmy farmaceutycznej musiał rozpoznawać objawy chorób i umieć im zaradzać. Do jego obowiązków należała również znajomość sposobów prewencji. Żona Eliza pracuje w Berlin-Chemie jako referent farmaceutyczny. Jej specjalnością są problemy serca i układu krążenia. Johannes Jakobs zdobyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystywał w swojej hodowli, nie bał się modyfikować czy wręcz wymyślać nowe preparaty. Wszystko po to, by utrzymać gołębie w idealnym zdrowiu i kondycji fizycznej. Jako właściciel firmy Tollisan, Johannes Jakobs zobowiązuje się oferować tylko produkty najwyższej jakości. W firmie Tollisan liczy się nie tylko zysk i sprzedaż jak największej liczby często wykluczających się wzajemnie lub niesłużących gołębiom bezsensownych produktów. Firma Tollisan jest dumna z tego, że o hodowli mówi się tylko prawdę, nie kreuje za wszelką cenę nowych sztucznych produktów, hodowlę opiera się na kilku, nie kilkudziesięciu produktach, jak ma to miejsce w przypadku dużych producentów, którzy dawno temu utracili status firm rodzinnych, stając się megakoncernami. Oczywiście Tollisan stale stara się polepszać i modyfikować swoje produkty, tak aby hodowla mogła sprostać ciągle nowym wyzwaniom. Nie chcąc stać w miejscu, Johannes Jakobs przejął w ubiegłym roku biznes doktora Schwide, zyskując jego wiedzę i paletę produktów, z których najlepszym okazał się preparat PS od Günthera Prange. W roku 2011 nawiązał współpracę z bardzo cenionym weterynarzem Vincentem Schroederem, która zaowocowała powstaniem lecznicy dla gołębi i spółki biznesowej pod nazwą Vet Schroeder Tollisan. Tak, przemyślane fuzje i przejęcia ugruntowały silną pozycję firmy Tollisan na europejskim rynku i pozwoliły na dalsze ulepszenie produktów. Zanim zaprezentujemy Państwu firmę i przedstawimy bogatą ofertę jej produktów, postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska hodowli Johannesa, bo przede wszystkim jest on wybitnym hodowcą gołębi pocztowych. Prosimy go zatem o zaprezentowanie swoich najlepszych ptaków. Prezentowany gołąb posiada w 50% krew Grondelars, a w 50% inną krew. Jest to moja najszybsza samiczka, jaką obecnie posiadam. W ubiegłym sezonie na 13 lotów zdobyła 12 konkursów, a za te 12 konkursów zdobyła 1100 AS punktów. Oznacza to, że samiczka cały czas leciała w czołówce stawki. W jednym konkursie nie brała udziału, gdyż była skaleczona, a skaleczyła się podczas poprzedniego lotu, przez co nie zdobyła w nim miejsca konkursowego. W normalnych warunkach samiczka ta na 14 lotów zdobywała 14 konkursów z dużą ilością AS punktów. Była w pierwszej dwudziestce najlepszych gołębi w Niemczech. To jest półbrat tej pierwszej samiczki o numerze 6660. Jest to 6561 roczny gołąb zdobywca 13 konkursów w 14 lotach w sezonie. Przeleciał 6000 km, w tym zdobył konkursy na dystansie 500 km i 650 km. Lata zawsze w czołówce i tylko w jednym locie przeleciał troszkę wolniej i nie zdobył konkursu. Ale 13 konkursów w sezonie to też rewelacyjny wynik.
To jest dwuletnia samiczka. Jest kolejną najlepszą samiczką. W ubiegłym sezonie latała 14 na 14, to znaczy, że przeleciała 6000 km i w każdym locie zdobyła konkurs. Obecnie wysiaduje młode. Teraz w gołębniku mam wiele młodych. Jako młody ptak leciała doskonale i w tym roku będzie również koszowana. Po piórach można rozpoznać, że to 50% Grundelars. Brudnawe piórka i te trzy pasy oznaczają pochodzenie z linii Grundelars. To jest kolejna dwuletnia samica, ma numer 6550 i bierze udział w tegorocznych lotach. W ubiegłym sezonie na 14 wkładań zdobyła 14 konkursów i wywalczyła 1000 as punktów. W zasadzie to siostra tej 57. Jest ona jeszcze szybsza i często wygrywa. To moja ulubiona samiczka. To jest 6340, która w zeszłym roku była najszybszą samicą Niemiec. Leciała 13 na 14, zdobywając 1000 as punktów. Na pierwszym locie nie zdobyła konkursu, ale to bardzo szybki gołąb. Była, jak powiedziałem, najlepszym gołębiem Niemiec. Po upierzeniu można poznać, że to w 50% Grundelars. Zeszły rok był dla mnie niesamowitym sezonem lotowym. Miałem 4 gołębie z maksymalną liczbą konkursową, to znaczy 14 na 14, a 35 gołębi osiągnęło dwucyfrowe liczby konkursowe. Było to dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Jestem przekonany, że przyczynił się do tego mój system lotowania, znany jako system Tollisan. Ubiegłoroczne loty były bardzo trudne, było mnóstwo upalnych dni i burz. Mój oddział jest jedynym oddziałem w Niemczech, w którym lotuje się na łącznym dystansie 6000 km. System żywienia Tollisan nie mógł być lepiej przetestowany i okazało się, że wszystkie produkty doskonale się sprawdzają. Mamy w oddziale całkiem długie listy z 2500 startującymi gołębiami, a w okręgu łącznie startuje do 50 tysięcy gołębi. Następnie okręg został podzielony na dwie grupy, a mimo to konkurencja jest bardzo wysoka. Z 700 hodowców przed podziałem pozostało 400 hodowców w moim okręgu. Mistrzostwa, które w zeszłych latach osiągnąłem, można zobaczyć w tej broszurce. Pierwszy, ósmy, pierwszy, pierwszy, drugi, 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 czwarty. Te wyniki osiągnąłem we wszystkich kategoriach młodych i samiczek. Tutaj w jednym przypadku jest ósme miejsce, którego do dzisiaj nie rozumiem. W ostatnim konkursie nie wracają 3 najlepsze samiczki. Tak więc cały czas jestem w czołówce i nagle ósme miejsce. Ale z drugiej strony raz ósme miejsce na 400 hodowców jest przecież bardzo dobrym wynikiem. To jest 6680. Świetny lotnik, ale wydaje mi się, że jest jeszcze lepszy w rozpłodzie. Prawie każdy ptak, który pochodzi z tego gołębia, niezależnie z jakiej samiczki, jest świetnym lotnikiem. Dominuje on w rozpłodzie w ostatnich latach. Co roku krzyżuje go z młodą samiczką. Ten gołąb dał początek moim sukcesom lotowym. Jest to ptak o numerze 491 i pochodzi z 1991 roku. Dał pochodzenie moim Grundelarsom, te brunatnawe piórka można od razu rozpoznać.
To jest linia Grondelars, o których cały czas mówię. Posiada także te trzy pasy. Ma 20 lat i jest dziadkiem albo pradziadkiem, albo pra-pra-pra-pradziadkiem moich gołębi. On też był świetnym lotnikiem, ale przez 3 lata zdobywał 12 na 14, 13 na 14, 12 na 14 konkursów. Wygrał 3 konkursy. Świetnie latał i jest już na emeryturze. Widzę, że ma zapalenie oczu i muszę mu dać parę kropli. To są specjalne krople Vincenta Schroedera. Zaraz zapalenie minie. Jak powiedziałem, to 20-letni gołąb. To jest 5509. Ponadprzeciętny lotnik. Lotuje cały czas 12 na 14, 13 na 14. Od 2 lat to najlepsza samiczka naszego okręgu. Za każdym razem leci w czołówce. W gazecie o gołębiach była nawet na okładce. Co ważne, przy tym gołębiu jest to doskonały gołąb rozpłodowy. Daje doskonałe potomstwo. Tak samo jest z jej siostrą. Rozpocząłem rozpłód z nimi, ponieważ jako młody gołąb została zraniona. Najlepsze gołębie z zeszłego roku pochodzą od tej samicy. Tak wspaniałe gołębie to cenny skarb. Jest on jednak pod dobrą opieką. Gołębniki i dom chronione są za pomocą elektronicznego systemu alarmowego, a wielkie psisko dopełnia całości i skutecznie odstrasza nieproszonych gości. Przechodzimy teraz do gołębników, gdzie Johannes opowie nam o swojej hodowli. Jesteśmy teraz w gołębniku lotowym. Mam tutaj 3 przegrody. 1, 2, 3. Gram wszystkimi gołębiami. Do lotów mam 50 samców i 50 samic. W pierwszych tygodniach gram gołębiami z gniazda. Tutaj mam wszystkie młode gołębie, można zobaczyć, jak duże są młode. Pierwsze 2-3 loty gram gołębiami z gniazda. Nie jest to chyba tak do końca optymalne, ale robię to tak od 10 lat i to mi się sprawdza. Największą korzyścią lotowania z gniazda jest to, że samice bardzo szybko wracają do domu, roczne samiczki bardzo tęsknią za swoimi celami. Jestem zwolennikiem lotowania samiczkami. Są one u mnie najlepszymi lotnikami. To właśnie jest najlepsza samiczka Niemiec. Według mnie jest najlepsza nie tylko dlatego, że zdobyła dużo as punktów, ale również dlatego, że wzięła udział we wszystkich lotach i przeleciała ponad 6000 kilometrów. Jesteśmy na krótko przed sezonem lotowym. Dzisiaj jest 15 kwietnia i normalnie żaden czołowy hodowca w tym czasie nie ma młodych gołębi w gołębniku lotowym. A u mnie wszędzie są młode gołębie. W pierwszym tygodniu lotuję z gniazda, a od drugiego, trzeciego lotu odsadzam młode. Nie uważam, aby było to niekorzystne dla moich rezultatów. 1 maja mamy pierwszy lot konkursowy i wówczas, kiedy młode są już trochę większe, muszę zastosować zmiany. Oznacza to, że samice są z młodymi w nocy, natomiast w ciągu dnia są z nimi samce. Nigdy nie dopuszczam do złożenia drugich jaj. Zwracam uwagę, aby w gnieździe były zawsze 2 młode. Pojedyncze młode zazwyczaj są bardzo słabe. Moje gołębie trenują oczywiście każdego dnia. Chwilowo mam bardzo dużo pracy. Rano wypuszczam samczyki, a po południu jest pora na samice. Wieczorem zezwalam ptakom jeszcze raz latać. Dodatkowo trenuję je w krótkich lotach na dystansie 5-10 km od domu. Nie wymuszam treningu. Ptaki latają ile chcą. Po jakimś czasie gołębie trenują już około 30 minut. Obecnie robią jedną 10-minutową rundę i wracają do środka gołębnika. Nie widzę w tym żadnego problemu. Nie widzę w tym żadnego problemu.
Przed sezonem lotowym mamy 3 loty treningowe. Prywatnie przeprowadzam również loty treningowe, ale tylko na krótkich dystansach. Wywożę je najwyżej na 5-10 km. Mam przeczucie, że gołębie, kiedy robią krótkie loty, szybko są w domu, a to zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Podczas sezonu lotowego przestaję robić loty treningowe. Uważam, że nie są już wtedy takie ważne. Kiedy zaczynają się loty konkursowe, na dystansie 400 km, to loty treningowe nie mają żadnego znaczenia. Podczas pierwszych lotów konkursowych, które są przecież w maju, może być chłodno, dlatego mam zamontowane w podłodze ogrzewanie. Tutaj mam kabel, ogrzewanie podłogowe jest oczywiście ważne w pierwszych dniach, kiedy jest mokro i zimno. Ogrzewanie mam cały czas włączone. Uważam, że to jest bardzo ważne. W swoim gołębniku posiadam cele od Hermesa. Obecnie mam tutaj młode. Przed koszowaniem pokazuję samiczki, co mam robić. Lotuję samiczkami bardzo dobrze. Od samego początku, czyli od lotu numer 1 do lotu numer 14, pokazuję samiczki. Cały czas są odseparowane. Samica siedzi w celi, a samiec siedzi tutaj z przodu i na ostatnie 5 minut przed koszowaniem otwieram tę przegrodę, a całą celę zamykam. Przez ten czas ptaki przebywają ze sobą i mogą robić, co tylko zechcą. Nasz program lotowy przewiduje 14 lotów konkursowych. My jesteśmy dużym oddziałem. Mamy wszystkie loty razem od pierwszego do ostatniego. Tak jest tylko u nas. Inne oddziały w Niemczech już tak nie mają. Mamy dużo kilometrów do pokonania. Lotujemy na najdłuższych dystansach w Niemczech. Ostatniego sezonu mieliśmy 6 tysięcy konkursokilometrów, czego inne regiony miały znacznie mniej. Przed nami jest tutaj samiczka, najlepsza samiczka Niemiec. Pokonała 6 tysięcy konkursokilometrów. Zresztą wszystkie moje gołębie lecą 6 tysięcy kilometrów. Lotujemy 2 razy po 500 kilometrów i 2 razy po 650 kilometrów i 7 razy na dystansie 430 kilometrów. Tak dużo kilometrów lotuje się chyba tylko w Polsce, nigdzie indziej. Po locie konkursowym wszystkie gołębie siedzą 4-5 godzin razem. Po tym czasie je rozdzielam, zabieram samice, a samce pozostawiam w celi. Samice podczas sezonu lotowego od czasu do czasu paruje razem, ale w zasadzie bardzo rzadko. Lotuję 10 lat samicami, dla rozpłodu jest to trochę poza selekcją. Wspólne parowanie robię tylko z dobrymi samiczkami i kiedy na krótko wyjmuję się samiczkę z zespołu, wszystko staje wtedy na głowie. Metody, w której lotuję samiczkami, trzymam się oczywiście konsekwentnie. Nie można podczas sezonu zmienić metody. Hodowcy, którzy zmieniają metodę lotowania podczas sezonu, majstrują zbyt dużo przy metodach, robią to wyłącznie z bezsilności. Nie można tak robić, ja lotuję konsekwentnie. Od pierwszego do ostatniego lotu, a moja metoda jest przeze mnie stosowana od ponad 10 lat. Mój gołębnik jest zbudowany z drewna, to są dość grube płyty. Na górze mam sufity przesuwne, mogę nimi ruszać. Ale podczas lotów mam je raczej trochę zasunięte. Powietrze idzie ku górze i w kalenicy uchodzi. Jak powiedziałem, kiedy w pierwszych tygodniach lotów jest zimno, a u nas do końca maja zdarzają się niskie temperatury, to włączam ogrzewanie. I kiedy w późniejszym terminie zdarzają się niskie temperatury, to również włączam ogrzewanie. Jest to chyba zrozumiałe. Pracuję z załączonym ogrzewaniem.
Metoda światła w przypadku dorosłych gołębi nic nie wnosi. Światło sprawdza się tylko w przypadku młodych gołębi. W przypadku dorosłych nie wydaje się to sensowne. Są hodowcy, którzy prowadzą rozpłód w zimie. W grudniu, styczniu ściemnia się szybko i oni później pracują przy sztucznym świetle. Ale czy to istotne? Nie wydaje mi się. Lotując z młodymi, wykorzystuję metodę światła. Światło powstrzymuje pierzenie u młodych, ale czy to jest potrzebne dorosłym? Nie sądzę. Gołębniki są czyszczone przez mojego pomocnika. Idzie to prosto, tu wszystko przesuwamy. Jest to robione co rano, a podczas lotów dwa razy dziennie. Teraz przy młodych też trzeba trochę sprzątać, to jest ważne. To zawsze powinno być czyste. To jest bardzo szybka samica. Ona wygrała pierwsze miejsce przeciwko 10 tysiącom gołębi. Świetny grondelars. Moje gołębie są w większości rasy grondelars. 70-80% z nich to grondelarsy. Lotują one od 100 do 700 km i nie jest to dla nich żaden problem. To był bardzo dobry roczny gołąb. W zeszłym roku leciał jako roczniak 6000 km i na 14 lotów zrobił 13 konkursów. Dużo moich gołębi, przez to, że mają we krwi pochodzenie grondelarsa, mają ten trzeci pas na skrzydle. Grondelars był na pewno najsławniejszym belgijskim hodowcą. Jego gołębie mają pochodzenie od Hofkensa, a to jest najsłynniejszy Dreibander. Moje wszystkie gołębie mają ten trzeci pas. O, tutaj też jest początek tego trzeciego pasa.